wszystkich po długim czasie nieobecności na YouTubie. Co się na to przełożyło? Co na to wpłynęło, że nas tyle tutaj nie było na YouTubie? Ja myślę, że przede wszystkim czas, przede wszystkim motywacja, przede wszystkim może taka niedokładność w naszych celach, co w ogóle chcemy osiągnąć i co chcemy tutaj w zasadzie robić. Dajemy drugą szansę, bez przedłużania. Chcielibyśmy cieszyć się dalej dobrym piwem, coś pokazać, coś przekazać, no i nakłaniać się tam do tych fajnych praktyk picia piwa, konsumpcji, degustacji. No i dzisiaj degustacja specjalna, degustacja nietypowa, której jeszcze nie prowadziliśmy, bowiem mam tu przy sobie cztery buteleczki z browaru domowego. Browar nazywa się Sudecki Browar Domowy. Tutaj można zobaczyć logo tego browaru. No i muszę Wam po pierwsze powiedzieć, że te piwa zostały mi przekazane jakieś 2 miesiące temu. Cały czas były w lodówce, więc powinno być wszystko z nimi ok. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Każde piwo ma swoją konkretną etykietę. Każde piwo jest tutaj opisane, jeśli chodzi o styl. Mamy tutaj składniki, mamy ekstrakt co do dziesiętnych części. Mamy kalorie. Mamy 211 kcal na 500 ml. No w ogóle to jest piękno i z tego browary kraftowe, że myślicie, powinny czerpać garściami, bo to jest naprawdę fajne dla takiego świadomego konsumenta, jakim jest właśnie Birgit Hophead. Weźmy sobie właśnie na warsztat nasze pierwsze piwo, czyli New England IPA Extra Special Strong Bitter English Pale Ale DDH oczywiście. Składniki: woda, słód, Golden Promise, Carapils, płatki pszenne, płatki owsiane, chmiel Mosaic, Equanot Simcoe, bardzo klasyczna kompozycja, drożdże American East Coast Ale, New England, Lallemand, można by powiedzieć. Serwowała się w temperaturze 8-12 stopni. Wyprodukowano w moje piwo, Sudecki Browar Domowy, Szczawnozdrój. Jest tutaj też podany link do strony na Facebooku, gdzie te piwka można zobaczyć i skontaktować się z autorami receptur. Data produkcji 14.11.2020. Data rozlewu 12.12.2020, dlatego piwo ma już 9 miesięcy, nie jest pierwszej, że tak powiem, świeżości, takiej najbardziej pierwszej, jakiej oczekują często browary rzemieślnicze, ale sprawdzimy, jak smakuje. Tutaj kolor zachęca, to jest takie właśnie błotko, to jest taki typowy New England piana, jak widzicie, już tam się powoli przemieszcza do góry, jak to w piwie domowym. A będziemy degustowali w szkle rodzinnego browaru Rampusiak. Myślę, że to jest całkiem dobry pomysł. Dobra, aromat. No od razu New England, od razu Simcoe, dlatego że ja lubię ten chmiel i właśnie wyczuwam go w postaci takiej żywicy bardzo często i ja tutaj ją bardzo mocno wyczuwam. Oprócz takich rzeczy jak na przykład mango, bo też tutaj wydaje mi się, że taki owoc jest. Z wad być może wyczuwam taką lekką chemiczność. No jest to jakiś skutek uboczny fermentacji, więc no, która nie jest jakby tak do ostatniego detala dopracowana w warunkach domowych. Ale to jest też piękno tych piw, prawda? Że możemy wyczuć takie wady, proste wady, które mam nadzieję nie przeszkadzają w odbiorze, a możemy się ich nauczyć, możemy coś na ich podstawie gdzieś tam potem wkleić do naszego ważenia, żeby wyeliminować te błędy. Ponadto warto uczyć się wad, szczególnie jak są na takim niskim akceptowalnym poziomie jak tutaj. Trochę teraz taką Belgią mi zapachniało. Takie jakby fenole, takie przyprawowe zdecydowanie aromaty. No jest to ciekawe. Jest to ciekawe, wygląd jest bardzo klasyczny. Próbujemy. Wasze zdrowie po długim czasie. Bardzo gładkie. Wow. Wow, bardzo gładkie, fajne, pijalne. Gdzieś tam na finiszu wychodzi taka lekka kwaśność. Taki smak. Czuć, że nie ma ono miesiąca. Czuć, że nie ma 2 miesięcy, czuć, że jest to IPA już taka, nazwijmy to, dojrzała w butelce. Jednak ja jestem fanem też takich stylów jak East Coast IPA, czyli powiedzmy takie klimaty, które nie muszą być zawsze napakowane egzotycznymi chmielami. Jest to poprawne piwo w swoim stylu, czuć, że jest to piwo domowe. Jak najbardziej z przyjemnością można je wypić i zdegustować. Ja też, jak wiecie, nie do końca może jestem fanem takich stylów jak New England IPA, jak pastry sour. Ja jestem jednak troszeczkę większym ortodoksem i chciałbym goryczki w IPie. Chciałbym, żeby nie było takiej sytuacji, tak jak ma to miejsce teraz w naszym polskim krawciku, że jeśli tylko dodasz nazwę IPA do stylu, czy do nazwy piwa, to automatycznie ono sprzedaje się bardziej. Wolałbym, żeby przemawiał za tym smak, co jest troszeczkę utopijnym myśleniem na pewno, jednak no takie jest moje zdanie na temat piw,
które mianują się IPA, a nie do końca mają tą goryczkę. No i myślę, że gdyby wyeliminować tak naprawdę te same kwestie fermentacji, czyli te powiedzmy jakieś takie lekko chemiczne klimaty, spokojnie browar rzemieślniczy mógłby to wypuścić. Nie jest to piwo, które otrzymałoby 4,25 na serwisie Untappd, ale z pewnością też dużo ludzi by kupiło po prostu to piwo, kupiło jego zamysł, szczególnie, że etykieta też mi się podoba. Dobra, przechodzimy do kolejnego piwa. Kolejnym piwem, które przyjdzie nam dzisiaj degustować z sudeckiego browaru domowego, tutaj na etykiecie znajduje się no coś naprawdę piękne. Nie wiem, czy to było malowane ręcznie, czy jest to jakaś infografika, ale to naprawdę wygląda fajnie. Jest to woda kolońska, czyli Kelsz. Nie wolno używać nazwy Kelsz w Polsce, bo dostaniecie bardzo nieprzyjemny list z pieczątką z Niemiec, także pamiętajcie o tym. Składniki: woda, słód, pilsneński, pszeniczny, czyli jak typowy Kelsz, ekstrakt 12, alkohol 4,9, chmiele, perle, Hirschbrucker, prosta sprawa, goryczka 25 IBU, drożdże, White Labs, WLP008, East Coast Ale Yeast. Okej, okay, to jest ciekawe, bo nie miałem nic styczności z tymi drożdżami, zobaczymy, co one tutaj wniosły. Kalorie 230 kcal na 500 ml. Serwowałeś w temperaturze 9-10 stopni, czyli mniej więcej tak jak wtedy. Data produkcji 14 lutego 2021 i data rozlewu 28 marca 2021. No, ja mam same dobre korelacje z Kelszem, z takim stylem jak Kelsz. Bardzo lubiłem interpretację naszych wrocławskich browarów Lobster i wcześniej browar Panda. Także i też swoją drogą, ale browar zrobił całkiem ciekawego Kelsza. To było piwo, które się nazywało, żeby Was nie skłamać, Lęborskie Jasne. I jasne, ono było bardzo mineralne i może nie było aż tak mega klasyczne, jak takie Kelsze rzeczywiście z Kolonii, ale też miało swój vibe, więc ja jestem fanem tego stylu, tym bardziej mam wyższe oczekiwania. To nie wiem, czy dobrze tutaj napawa nas na tą degustację, ale sprawdźmy. No kolor się zgadza, bo jest to kolor jasny, złoty, trochę jaśniejszy i przede wszystkim jest lekko zamglony, co jest na plus. To jest taki trochę mindfuck, nie? Bo wąchając piwo, które ma w sobie słód pilzneński i pszeniczny, to dostajemy taką garść typowych nut piwa, czyli słodu pilzneńskiego, ale dodatkowo tam wchodzą jeszcze właśnie te banany i ten aspekt pszeniczny, co tworzy taką dość ciekawą kompozycję jak na tak lekkie piwo. Próbujemy. Pijalne, dość wytrawne, na finiszu sporo bananów i takiej właśnie zbożowości. I też jest ta mineralność. Jest ta mineralność w tym piwie. Nie wiem, czy to jest kwestia modyfikacji wody w warunkach domowych, co by było absolutnym sztosem. Czy to kwestia samego odfermentowania, że ta mieszanka słodów i chmieli w połączeniu z dość głęboką fermentacją, czy nie dało to tego efektu. Natomiast no, jest on jak najbardziej zadowalający. Ja bardzo kupuję tego Kelsza. To jest bardzo dobry Kelsz. Póki co mojej hierarchii wygrywa na pewno z New Englandem, ale zobaczymy, jak będzie dalej, dlatego przechodzimy do kolejnego piwa płynnie. Kolejnym piwem będzie Ale Fest i styl, który bardzo szanuję, a który bardzo rzadko pojawia się obecnie w Polsce, czyli Foreign Extra Stout Fest w butelce po tyskim, jak widać. Kurczę, no piwowarstwo domowe jest po prostu piękne. Co mogę Wam powiedzieć o tym piwie? To jest 17,2 ekstraktu, 6,3 alkoholu, 330 kalorii na pół litra, także już tutaj, jeśli ktoś jest na diecie, to proszę uważać. Składniki: woda, słód, golden promise, czekoladowy, karmelowy, palone ziarna pszenicy, jęczmienia, płatki owsiane. Palone ziarna pszenicy brzmią smacznie, zobaczymy. Drożdże, mangrów, jacks, M42. Tak to wygląda. Data produkcji 30 maja 2020, data rozlewu 4 lipca 2020. Stąd wiadomo, że to piwo już troszeczkę jest wyleżakowane. Dobra, próbujemy, otwieramy. Piwo domowe. No tak. Mogłem to wziąć pod uwagę. To jest też piękno piw domowych, że jeśli chodzi o nasycenie, to bywa z tym różnie. Ale wydaje mi się, że akurat to piwo będzie w porządku, jeśli chodzi o nasycenie. Tylko po prostu tak przy nalewaniu się stało. No, czarne, nieprzejrzyste. To jest rasowy stout. Naprawdę wygląda to pięknie. Ta nawet 4-5-palcowa taka beżowa piana tutaj dodaje tego koloru. No wygląda to pięknie, trzeba przyznać. Ale jak pachnie. Ale jak pachnie. Ja wiem, że może ciężko zachwycić dobrym New Englandem, a takim powiedzmy palonym, czekoladowym, kakaowym stoutem już bardziej, już prędzej. Natomiast no to mnie przekonuje ten aromat najbardziej.
No kawa, kawa. Przede wszystkim tutaj czuję dosłownie mielone ziarna kawy. Tak to dosłownie pachnie, jakby ktoś przede mną na świeżo właśnie te ziarna zmielił i dodał do piwa. Czuję też tam taką słodką nutę, która przypomina mi trochę pudełko jakichś czekoladek. Trufle, trufle, takie czekoladki trufle, to jest dla mnie to. Próbujemy. O to mi chodzi. To jest fenomenalny fest. To jest fenomenalny fest pod tym kątem, że on jest wytrawny. I to czuć. Ale jednocześnie niesie ze sobą pewną pełnię, która stoi w kontraście do tej wytrawności. Czyli można powiedzieć, że to piwo jest zbalansowane. I tak trzeba po prostu je określić. Gdyby to był Team Słodyczka, no to już na pewno by mi na tyle nie posmakowało. Ale ten balans, to połączenie tutaj, no kupuje mnie bardzo mocno. Świetne, świetne. Ja niestety dzisiaj tych wszystkich piw nie dopiję. Z tego tytułu, że jeszcze mam sporo rzeczy do zrobienia, a też nie o to chodzi, żeby wypić 4 piwa i się znakotować na resztę dnia. Natomiast to piwo, aż będę musiał tutaj autorów receptury piwowarów domowych poprosić o kilka butelek więcej, bo no, ja jestem fanem fesów i to naprawdę trafiło w moje gusta bardzo mocno. Tak więc po fesie przyjdzie nam spróbować ostatniego piwa z dzisiejszego filmu. To jest Christmas Stout. Winter Speciality Spiced. Ok, czyli możemy tutaj się spodziewać rzeczywiście takich klimatów bardziej świątecznych, tak jak widzicie tutaj Mikołaja na etce. Co mogę Wam powiedzieć? To jest 17,5 ekstraktu, czyli najmocniejsze piwo z dzisiejszego zestawu. 7,3% alkoholu. Kalorie 333, czyli o 3 więcej, dobrze pamiętam. Tak, o 3 więcej na pół litra. Składniki. Woda. Słód pilzneński, karmelowy, palone ziarna pszenicy, żyta jęczmienia, płatki owsiane. Tutaj naprawdę grubo, jeśli chodzi o zasyp słodowy i surowce niesłodowane, to jest grubo. Chmiel marynka Relax, klasyk. Drożdże Mangrove Jacks M42, czyli wykorzystane też przy ważeniu fesa. Dodatki. Cukier kandyzowany, skórka pomarańczowa, przyprawa do piernika, cynamon, gałka muszkatołowa, goździki. Aż mi trochę żal pić to piwo przed świętami. Naprawdę. Data produkcji 2 maja 2020, data rozlewu 24 maja 2020, więc minęło tutaj 22 dni. Od momentu produkcji do rozlewu, a w przypadku fesa to było troszeczkę inaczej, bo w przypadku fesa to był ponad miesiąc. Tutaj widać w szyjce, nie wiem czy to zobaczycie, są takie małe farfocle, co sprawia wrażenie właśnie, że tych dodatków mogło być tam naprawdę dużo. Próbujemy. Tutaj piana nie podnosi się. Spójrzcie na to, efekt kaskadowy prawie. No wynika to rzeczywiście z takiego procesu fermentacji w ogóle i tworzenia piwa domowego. Ale no taki mini efekt kaskadowy mieliśmy tutaj. Co Wam mogę powiedzieć? Na pewno tutaj piana jest jeszcze bardziej zbita niż w przypadku fesa, więc to sprawia wrażenie naprawdę, naprawdę fajnie. Wizualnie to jest coś pięknego. Oj, jest tutaj bardzo dużo dodatków. Czuć je bardzo wyraźnie. No to tak. Na pewno czuję cukier. Trochę mi pachnie jak cukier brązowy, często dodawany do piw belgijskich. Co my tutaj jeszcze mamy? Skórka pomarańczowa i to na pewno, i przyprawa do piernika. No i to jest już po prostu cały klimat świąt zamknięty w jednej butelce domowego piwa. Naprawdę, piwowarstwo domowe jest o tyle piękne, że można stworzyć takie piwo na konkretną okazję. Na święta, na prezenty dla znajomych, na rodziny czyjeś. I to jest naprawdę taki prezent od serca wówczas, bo no to wymaga sporo jednak uwagi i czasu, żeby coś takiego wyprodukować. Także ostatnim piwem z dzisiejszego filmiku pozdrawiam Sudecki Browar Domowy, bo do tej pory robią dobrą robotę i naprawdę no, te etykiety też tutaj robią wrażenie, wyliczenie wartości energetycznej w danej butelce. No jest to zrobione profesjonalnie, także tym piwem chciałbym klamrą spiąć dzisiejszy film. Spróbujemy, czy będzie dobre. Ciekawe. Ciekawe, bo czuć te wszystkie rzeczy. Czuć przyprawę do piernika, czuć tą skórkę pomarańczy, czuć goździki, ale ono jest bardziej wodniste niż fes. Fes ma 17,2 ekstraktu, 6,3% alkoholu, natomiast Xmas Stout ma 17,5, czyli o 30 więcej ekstraktu. Alkoholu ma 1% więcej, czyli jest odfermentowany trochę głębiej. I trochę tutaj rzeczywiście tego ciała uciekło. No, pije się przyjemnie, natomiast zdecydowanie to jest najmniej sesyjne piwo z tych wszystkich czterech, bo no jest słodkie. Wyobrażam sobie na przykład, że
do jakiegoś pieczonego mięsa. Mógłbym sobie spróbować tego piwa w ramach food pairingu i to mogłoby być ciekawe. Albo po prostu do deseru, tak? Do jakiegoś puddingu, do jakiegoś ciasta. To by mogło naprawdę fajnie zagrać. Także tymi wszystkimi czterema piwami dzisiaj żegnam się z Wami. Jakbym miał ustawić te piwa w kolejności, czyli tutaj mamy New England, tutaj mamy Kelsza, no i nasze ciemniaki, czyli Fez i Xmas Stout, to na pierwszym miejscu myślę, że umieściłbym Feza. To na pewno, bo naprawdę bardzo, bardzo przypadł mi do gustu. Jako drugi postawiłbym Kelsz, wodę korońską. Następnie, no i właśnie, bo to są piwa w totalnie różnych stylach i bardzo ciężko usytuować je na konkretnym miejscu, czyli porównać New Englanda, bardzo lekkiego, 11,4% ekstraktu, do jednak świątecznego stoutu, który ma 17,5% tego ekstraktu, ale myślę, że ze względu na pijalność i na uniwersalność to postawię na New Englanda, a tego świątecznego stouta postawię na sam koniec, nie ze względu na to, że jest niedobry, tylko ze względu na to, że bardzo wyróżnia się na tle reszty piw. Właśnie jest mniej pijalny, jest takim piwem, no, bardzo takim nakierunkowanym na jeden konkretny klimat, jeden konkretny smak, czyli smak świąteczny. I takie piwo świetnie się sprawdzi przy stole gdzieś tam świątecznym, wigilijnym. W innym czasie już średnio, a dużo z tych piw jednak jest bardziej uniwersalnych. Natomiast jeśli chodzi o same wady, to wyczułem w New Englandzie tylko leciutką chemiczność, czyli kwestia fermentacji. Reszta tutaj naprawdę bez wad. Woda kolońska jako piwo jedno z lżejszych to obroniło się pod tym kątem na pewno. Dlatego słuchajcie, ja bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą degustację. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas ze mną jakoś w miarę produktywnie, albo przynajmniej puścicie sobie w tle, żeby coś tam porobić. Mam nadzieję na więcej degustacji, mam nadzieję na więcej współprac. Dajcie znać, czy chcecie po prostu, bo nawet jeśli będzie oglądać nas 10-20 ludzi i coś będą z tego mieli, to może i warto zainwestować w to trochę czasu. Także dzięki, do zobaczenia i usłyszenia i może Fesem, Wasze zdrowie.